Od premiery PlayStation 3 minęło prawie 14 lat. Dla niektórych to nawet i całe życie. Sony wykonało kawał pracy, aby potężnie wyglądający, połyskujący plastikiem chlebak stojący pod naszym telewizorem HD Ready był multimedialnym kombajnem rozrywkowym. Jasne, nie wszystko poszło jak należy, na sporo rzeczy trzeba było czekać, a kilka zostało nam zabrane. PlayStation 3 nie przyćmiła swojej starszej siostry, ale dała nam w zamian tak wiele fantastycznych gier, do których warto wrócić lub, jeśli nie mieliście okazji w nie zagrać, po prostu nadrobić. Czy w 2020 roku nadal warto kupować PlayStation 3? Postaram się odpowiedzieć na to palące pytanie. PlayStation 3 zadebiutowała w Japonii 11 listopada 2006 roku, w Stanach 6 dni później, ale do Europy zawitała dopiero 23 marca 2007 roku. Początkowo konsola była sprzedawana w wariancie z 60-gigabajtowym dyskiem. Ta konsola jest najbardziej poszukiwana, ale dziś będzie też najbardziej awaryjna, o czym za chwilę. 60-ka oferowała wbudowany emulator PlayStation 2 dzięki znajdującemu się na płycie Emotion Engine. W późniejszych wersjach zostanie on usunięty celem cięcia kosztów. Do tego czytniki kart pamięci znajdujące się pod klapką, dziś zbędny bajer i raczej nie powinien być brany pod uwagę, oraz 4 wejścia USB. Konsola cechowała się chromowanymi wykończeniami i wyglądała najbardziej dostojnie ze wszystkich modeli. Tą konsolę polecałbym najbardziej maniakom hardware'u, jednak kupowanie dziś używanej 60-ki to duże ryzyko. Jeśli była dość intensywnie używana, to jej żywot dobiega lub nawet dobiegł końca, a to co kupujesz, to jej... no, czasowa rezurrekcja, zaraz wyjaśnię. Problemem, z jakim borykały się pierwsze konsole PlayStation 3, to Yellow Light of Death, który pojawiał się po jakimś czasie użytkowania. Mnie wyskoczyło to po 5 latach i 30 platynkach. Oddana do serwisu na tak zwany rebolling, czyli dolutowanie ponownie chipu do płyty, ponownie zaczęła działać, ale jedynie przez 3 miesiące. Kupno dziś tej konsolki używanej to ryzyko, a za nówkę zapłacicie więcej niż za PlayStation 4 i Xbox One X razem wzięte. Chwilę później Sony wypuściło 3 konsole z dyskami 40, 80 i 160 GB. Wersja 40 to można nazwać konsola budżetowa. Usunięto z niej moduł Wi-Fi oraz, tak jak i w pozostałych, czytnik kart oraz zmniejszono ilość gniazd USB do 2. No i oczywiście w tych modelach niestety brak jest Emotion Engine, więc w gry z PlayStation 2 już nie zagramy. Ich żywotność jest zbliżona do 60-gigabajtowej wersji, więc tylko maniakom hardware'u mógłbym ją polecić. Jeśli jednak zdecydujecie się na takowy model, na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim, jeśli jest używana, porządnie ją przeczyścić. Jeśli plomby są zerwane i widać, że ktoś przy niej grzebał, to jest po rebolingu, a więc po żółtej diodzie śmierci. W przypadku dysku do konsoli można wepchnąć bezproblemowo większy dysk, choć raczej polecałbym dysk o prędkości 5400 obrotów, gdyż te się mniej grzeją, choć gry będą się ładować chwilę dłużej. Kolejną generacją konsol były wersje Slim, bardzo popularne i na serwisach aukcyjnych znajdziecie ich mnóstwo. Usprawniono kilka rzeczy, przede wszystkim konsola się mniej grzeje i pobiera mniej prądu. Pojawiły się wersje z dyskami 120, 160, 250 i 320 GB. Niestety, te konsole również dotknął problem żółtej diody, choć nie był tak szeroki jak w przypadku konsol z pierwszej generacji. Warto o tym pamiętać. Slimkę poleciłbym, jeśli chcecie poprzechodzić trochę gier, a potem konsoli się pozbyć. Z racji występującej w niej wciąż problemów z chłodzeniem, używek nie kupowałbym do hardkorowego grania. Jednak w odróżnieniu od konsol FAT, te zapewne będą również bardziej zadbane. Poprzednia generacja, z racji wykończenia plastikiem Piano Black, bardzo szybko się rysowała. Slimki mają chropowatą obudowę i nawet używana powinna wyglądać bardziej estetycznie. Ostatnią wersją konsoli jest Super Slim w wersjach 12, 250 i 500 GB. Ta konsola prezentuje się wyjątkowo biednie. Z epickiego designu stała się chińską zabawką z tandetnego plastiku. Zrezygnowano w niej nawet z automatycznego wkładania płyty, a wszystko robi się ręcznie, odsuwając kawał plastiku jak drzwi do obory, wkładając płytkę na miejsce i zatrzaskując drzwi do obory. Jednakże pomimo swojego kiepskiego wyglądu, Super Slimki są uważane za najbardziej wytrzymałe. Poprawiono w nich pobór mocy i konsolka nagrzewa się jeszcze mniej. Mnie służy już od 8 lat i nie wygląda, aby miała wyzionąć ducha. A nawet jak to się stanie, nie będę wył jak wilk do księżyca, jak po mojej ukochanej 60 z chromowanymi wykończeniami. Jest to też konsolka najbardziej uniwersalna. Niewielka, niemal bezgłośna, jeśli porówna się ją do poprzednich modeli, łatwa do wyczyszczenia. Ten sprzęt, pomimo wyglądu sowieckiej konsoli z bazaru, polecałbym najbardziej. No, chyba że jesteś hardware maniakiem, to wtedy nawet na tego dziada nie spojrzysz, ale jeśli zmrużysz oczy i spojrzysz w drugą stronę, to docenisz zalety Super Slima i jej długą żywotność.
Jeśli wybrałeś konsolę, czas na peryferia. W zasadzie jest ich dość sporo, ale na to przyjdzie czas w odcinku hardware poświęconym PlayStation 3. Tutaj opowiem o kilku rzeczach, które warto nabyć. Jeśli chodzi o pady, to są dwa rodzaje, choć szansa, że trafisz na ten pierwszy, jest znikoma. Pierwsze pady, dumnie nazwane SX Axis, nie miały wibracji. Późniejsze już wszystkie przyjemnie wibrowały. Dziś SX Axisa ze świecą szukać i raczej go bezwiednie nie kupisz. Dalej kamerka, czyli PS3 Eye. To młodsza siostra PlayStation Eye z PlayStation 2. Kamerka przyda ci się, jeśli chcesz pograć w gry, które ją obsługują. Nie jest to zaawansowana technologia jak Kinect na Xbox 360, więc cudów nie oczekuj. Kiepska rozdzielczość i paskudna jakość, ale jest kilka ciekawych gier, które ją obsługują, choć to bardziej casualowe tytuły. O grach będzie później. Jeśli już się byś zdecydował na kamerkę, to warto kupić PS Move, czyli gałę do obsługi gier. Owszem, w niektórych tytułach to się przydaje i nawet jest zabawne, choć ponownie mocno casualowe. Jeśli jesteś fanem machania gałą przy swojej rodzinie, do pakietu możesz dokupić zapomniane ustrojstwo, które nazywa się Navi Controller, który pełnił trochę rolę jednogałkowego pada, który trzymałeś w łapie. Po co ci to? No bo jak już się powiedziało A i B, trzeba powiedzieć C, D, E aż do Z. Jeśli masz już gałę, Navi i kamerę, to warto kupić kawał plastiku w postaci pistoletu, do którego możesz te gadżety włożyć. Da się pograć w kilka gier, jednak największą frajdę sprawią ci fantastyczne rail shootery obsługujące gały i Navi i pistolet. Sam pistolet to może być w sumie licencjonowany sharpshooter lub jakieś inne chińskie badziewie. Od biedy możesz obwiązać gały szmatami i taśmą klejącą i też będzie działało. Pistolety to tylko kawał plastiku pełniący funkcję trzymadełka do gał, więc nie ma sensu przepłacać za tego typu klamoty. Na koniec, jeśli kupujesz konsolę celem pogrania po sieci, warto zaopatrzyć się w słuchawkę Bluetooth. Niestety nie ma tak dobrze, że będzie działała każda słuchawka. Jedna działa, inna też nie działa. Ale kumpel kumpla ma sąsiada, którego szwagier ma kumpla, któremu jakaś tam słuchawka działała, więc lepiej kup licencjonowany headset za parę groszy i miej spokój. Jeśli cię stać, zainwestuj w headset z Metal Gear Solid 4. I tak go nikt nie zobaczy, ale poczujesz prestiż, jakbyś dźwigał koronę Kazimierza Wielkiego. Dobra, konsola stoi, podpinasz to wszystko kablami, odpalasz pady i co dalej? No gry, potrzebujesz gier. Gry na PS3 to temat rzeka. Przede wszystkim to wysyp przeróżnej maści edycji specjalnych i kolekcjonerskich. Jest w czym wybierać, jeśli zamierzasz zbierać klamoty. Szybko wyprztykasz się za skórniaków, bo wierz mi, że oferta kolekcjonerek jest przebogata. Odsyłam do mojego wiekowego filmu o edycjach kolekcjonerskich. Dobra, więc zacznijmy od tytułów ekskluzywnych, w które zagrasz tylko na PS3 lub sportowane wersje na PS4. Jest tego trochę, więc zapnij pasy, bo nie będę powtarzał. Warto zacząć od kultowej marki Uncharted. Na PS3 są 3 części i nawet dziś robią ogromne wrażenie. To marka, która ukształtowała PlayStation 3 i przyczyniła się do jej niemałej popularności. Dalej pierwsza część The Last of Us to klasa sama w sobie. Naughty Dog stanęło na głowie, aby wycisnąć z PS3 wszystkie soki i zmusić konsolę do nieludzkiej pracy, często kończącej się żółtą diodą. Last of Us to absolutny mus. Grałeś w Sekiro albo w Dark Souls? Fajne? A wiesz, że wszystko zaczęło się od PS3 i gry Demon's Souls? Dziś może sprawiać wrażenie archaicznej, ale wyjątkowo wysoki poziom trudności i surowy klimat są gwarancją niejednego udaru. Ja za takimi grami co prawda nie przepadam, ale swoją kopię demona mam, bo grzech nie mieć. Nie można zapomnieć o God of War. Na PS3 zagramy w części z PlayStation 2, jak i z PSP, ale także w fenomenalną trójkę i trochę obsysającą Ascension. To nadal fajowe siekaniny, które robią wrażenie nawet dziś. Jeśli lubisz samochody, to koniecznie sprawdź serię Gran Turismo, jeśli jesteś za realizmem, i serię MotorStorm, jeśli lubisz szalone wyścigi, skoki na kilkadziesiąt metrów, a wszystko okraszone fantastyczną grafiką i fizyką. Ode mnie protip: MotorStorm 2 Pacific Rift jest najlepszy. Jest jeszcze fajna siekanina Heavenly Sword, dziś zapomniana, bo bardzo krótka, ale rudy Lachon będzie ci się śnił w mokrych snach po nocach, więc warto. A, i Andy Serkis tam gra, ale nie Goluma, tylko jakieś tam innego patafiana. Są jeszcze dwie części Infamous, czyli gra z otwartym światem, gdzie sam wybierasz, czy chcesz być dobrym ziomem, czy zwykłą świnią. Gra może dziś lekko straszy grafiką, ale nadal można przyjemnie pograć. Dobra, a co z FPS-ami? Z mojej strony polecam ci dwie części Killzone, kultowe strzelanki. Jak zrobisz platynę w dwójce, będziesz bogiem pół piętra albo pola za miedzą. Ja wolę Killzone 3, bo jest bardziej kolorowy
i lekki, ale dwójka też fajna, bardziej ciężka i mroczna. Trylogia Resistance to niestety zapomniana marka, która robiła dobrze graczom na PS3 jak mało kto. Alternatywna historia, obcy i epickie bitwy. Pierwsza część była tytułem startowym i może dziś trochę obsysa, ale spokojnie, po części pierwszej mocno wzięto się do roboty i dwójka i trójka to epickie przygody, o jakich warto pamiętać. Nie można zapomnieć o Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, czyli domknięciu historii Snake'a w epickiej grze, w której cutscenki to nawet dziś najwyższa półka reżyserii. Epickie dzieło Kojimy jest absolutnym must have na PS3. Co z tego, że 90% czasu siedzisz i oglądasz? O to właśnie chodzi. A potem będziesz chciał oglądać jeszcze raz i jeszcze. To jest magia. A dziad Snake wzrusza i szepcze ci do ucha memento mori, przyjacielu. Dla młodszych graczy jest seria Ratchet i Clank, licząca 4 albo 5 części. Sympatyczny Ratchet i towarzyszący mu robot Clank na PS3 mieli robić wrażenie i kurde, robili. Najbardziej w Tool of Destruction. Jest kolorowo i fajnie jak w bajkach Disneya. Jeśli lubisz klimaty gangsterskie, jest Yakuza części 3, 4, 5 i Dead Souls, gdzie jak Yakuza mierzy się z zombie, choć brzmi to idiotycznie i w zasadzie takie jest, długie zimowe wieczory radośnie płyną przy bezstresowej rozwałce. Graj w Yakuzę, bo pogryzę ci bluzę. Lubisz przygody i emotions wylewające się z ekranu? David Cage przygotował dla ciebie Heavy Rain, jak i Beyond. To pierwsze to świetnie skrojona opowieść z milionem quick time events. To drugie to przyjaźń dziewczyny i niewidzialnego duszka. Dla mnie Beyond obsysało. Za mało emotions, a za dużo przyciskania guzików, aby nacisnąć klamkę. Ale może tobie się spodoba, kto wie. To tyle z tytułów ekskluzywnych, które bym polecił. No dobra, Krzychu, ale kupiłem gały, kamerę i co teraz z nimi? Przy czym machać moją gałą? No dobra, będzie skromnie, ale tytuły są zacne. Z celowniczków polecam Dead Space Extraction. Celowniczkowa odsłona Dead Space'a robi robotę i wykorzystuje fajnie funkcję move'ów. Bardziej klasyczne są dwie części Resident Evil, Umbrella Chronicles i Darkseid Chronicles, gdzie zagramy w dobrze znane scenariusze z widokiem z oczu i konwencji celowniczka. Dla tych dwóch rezydentów warto było gałę kupić i kawał plastiku i kamerę. Dla dzieciaczków polecałbym iPad, czyli wirtualne zwierzątko, z którym bawimy się przy pomocy specjalnej karty, jak i gały. Dziś może to śmieszy, ale kiedyś, panie, to czysta magia z Hogwartu była. Nie no, sympatyczna gierka dla bardziej cywilizowanych graczy. Jeśli lubisz quizy i chcesz zmiażdżyć swoją babcię w teście wiedzy z gier wideo, warto rozważyć Baza. Kupuje się go z 4 kontrolerami, którymi oznacza się wyniki. Śmiej się śmiej, ale na niejednej imprezie z zapitymi mordami równo bawili się młodzi, jak i starzy i śmiechom nie było końca, że wujek nie wiedział, kiedy była bitwa pod Razławicami. A ty wiesz? Jest jeszcze kultowy SingStar, który można kupić z bezprzewodowymi mikrofonami, choć można i w zasadzie zawodzić do smartfona, ale wygląda się wtedy jak idiota, szczególnie jak zadzwoni twoja stara na głośno mówiące, a ty jej do ucha drzesz japę hitem Britney Spears. Niestety serwery SingStara zostały zamknięte, więc jedynie pograsz w to, co na płytach, a jest tego cała masa, więc spokojnie. Pośpiewasz najlepiej w zapijaczonym gronie, które już nie zważa, czy fałszuje, czy nie, tylko wali na cały regulator Eye of the Tiger, waląc setę w przerwach pomiędzy zwrotkami. To tytuły ekskluzywne. Tych, które nie są ekskluzywne, są tysiące i znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz. Mógłbym wymieniać tytuły przez cały dzień, a i tak bym wszystkiego nie wymienił. Niemniej, najważniejsze ekskluzywne gry masz w poprzednim akapicie. Czy warto dziś zainwestować w stare PlayStation 3, gdy za rokiem już łypie na nas swym nowatorskim logiem PS5 z rzekomą kompatybilnością wsteczną? Tak, zdecydowanie. Wiele gier nie zostało przeportowanych na nowe konsole i pozostały sobie w siódmej generacji. Szansa na wskrzeszenie wielu z nich jest znikła, więc PlayStation 3 jest dobrym pomysłem, aby zapewnić sobie setki godzin rozrywki na bardzo dobrych tytułach, które wbrew pozorom aż tak się nie zestarzały i godnie trzymają się do dziś. Jeśli pomogłem ci w wyborze lub przekonałem do zakupienia PlayStation 3 w 2020 roku, wypij moje zdrowie i pogłaskaj mnie na ekranie monitora, telewizora czy tam komórki. Jeśli interesują cię takie filmy o innych konsolach, napisz w komentarzu. Jak nie będę miał co robić, to nagram dalsze części.